Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Ojej, ktoś mnie tu chyba goni. Jest 700 metrów za mną? Nie, oddala się już. Tak myślałem, że ktoś mnie tu goni. W ostatnim odcinku stunigowałem sobie wspaniałego Chevy GT500, którego macie okazję oglądać tutaj. Jest to naprawdę świetny samochód, bardzo mi się podoba, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Świetnie wygląda, no kurde, jest piękny, co tu dużo gadać. Zainstalowałem sobie taki, a nie inny spoiler, mógłby być trochę inny, ale jaki jest, taki jest, już Boże, nie będziemy się w to zagłębiać. No. Znaczy, on jest fajny, bo ja ogólnie lubię styl doczepianych z tyłu spoilerów, jakoś mi się tak zawsze podobały. No i taki sobie zainstalowałem właśnie w Chevy GT500. Udało mi się, wow, zdobyć nawet platynkę. Pierwsza umiejętność, jaką robiłem teraz, test umiejętności i wow, wow. I nawet chyba jakiś silnik wygram i wow, poziom 50 i wow, plus 2. No dobra, spoko, ale poziom 50 to jest bardzo, bardzo rzadka część, to jest dobra część. Yeah, super. No dobra. Tak sobie dzisiaj myślałem, że zabiorę się za to nieszczęsne PvP, no bo trzeba. Trzeba czasami tam się... Oh, shit. Zobaczcie, teraz bez kitu. Teraz możemy przed każdym submitem sobie testować jazdę z samochodami tymi super terenowymi, czyli jakimiś tam ekstra stunigowanymi, czyli fajnymi samochodami. Próba driftu. Nie, bo tu chodzi o to, że można wziąć udział w tych zawodach. No, można z ekipą nawet sobie ćwiczyć. Można wziąć udział w zawodach typu do driftu, poznać te trasy dokładniej. No i to jest zajebiste, no to jest świetne, Boże, jakie to jest fajne. Tak, i możemy sobie testować i zresztą może to robić każda osoba, która sobie wbije do The Crew, nie posiadająca nawet dodatku, tak? No i świetnie, możemy sobie jechać po tych fajnych trasach do driftu bez wcześniejszego, nie wiem, dołączenia do tego submitu, czy tam tej próby, nazwijmy to. Także super, super. No i ja sobie mam tutaj korwetkę, próbujemy coś tam driftować. Ona jest jeszcze słaba, ja nie wiem czemu ja do niej części nie zainstalowałem. Jest to mój drugi samochód do driftu. Pierwszy to jest Dodge Charger, który jest trochę lepiej stunigowany. Jak widzieliście teraz na liście, mogłem wybrać albo Dodge'a, albo właśnie korwetkę. I co? I wybrałem korwetkę, bo korwetka jest ładniejsza. No ale co? Ładniejsza, że ładniejsza, tylko co z tego, jak nie potrafi driftować, bo jest słabo w cholerę. Ech, kuźwa. Nie, no na spokojnie. Nie wiem, czy uda mi się tutaj zdobyć. O, teraz będzie śnieg. No dobra, to teraz będzie, powinna lepiej latać ta korwetka. Ciężko ją opanować troszeczkę. Muszę używać troszeczkę nitra. Ale moment, gdzie mam tutaj jechać? Nie ma jakby konkretnie wyznaczonej trasy, gdzie mamy się udać. Tu. Także, no, plusem jest to, że naliczają się te punkty. Ja jestem ciekawy, czy za ten trening dostajemy jakąś kasę. Ale podejrzewam, że nie, no bo to jest trening, tak, no. Testujemy sobie tu różne samochody i to jest też taki myk, żeby graczy, którzy nie mają tego dodatku, żeby się jednak skusili, bo mogą sobie przetestować te wszystkie samochody z tym ekstremalnym tuningiem i sprawdzić, czy to jest zabawa dla nich, no. Krótko mówiąc. Mamy jeszcze pół minuty, żeby poszaleć. Trochę więcej tego ręcznego muszę tu używać chyba. Ciężko jest odwrócić samochód na drugą stronę. Jeju. A czy to jest też moja niekompetencja w tej dziedzinie? Ale ładny widok tu jest. Oh yeah. To było fajne, podobało mi się. Gdybym jeszcze fajnie zakończył tego stunta, chciałem powiedzieć, tego drifta, to by było git. Uderzyłem dosyć mocno w ścianę, a to i tak nie spodobało kasowania się moich punktów. Tak trochę niemiło. No ale dobra, jakoś to ukończyło. O! Nawet szczęść można zdobyć i kurde, nawet całkiem niezłą. 41 poziom, no brązowa, tak? No to nie jest taka jakaś super, ale sam fakt, że można coś tam wygrać, naprawdę pokrzepia do kolejnej próby, powiedzmy, pobicia naszego rekordu na tym treningu. No, kasy mam mało, starczy mi ledwie na jedną część, aby zamontować do tego driftowozu. Zastanawia mnie jedna rzecz, no bo w PvP przecież mamy, a zresztą wyszukajmy sobie jakiegoś PvP już. W PvP mamy możliwość jakby, znaczy to nie jest podświetlone, czyli nie możemy tego wybrać, ale jest niby możliwość
pojedynkowania się właśnie tymi ekstremalnymi samochodami. Ale no, jednak nie możemy tego robić, no bo jest to niepodświetlone. I ciekawe, czy jeśli wszyscy gracze w sesji będą mieli dodatek Wild Run, to czy wtedy będzie można się ścigać tymi samochodami? Ścigać, czy nie wiem, zdobywać punkty? Nie mam pojęcia, jak to ma wyglądać. Ale chciałbym kiedyś zobaczyć w Dekru, jakby wyglądał pojedynek samochodów driftowozów. Taki, wiecie, pojedynek na żywo, nie taki, że na punkty się pojawiają gdzieś tam w submicie czy gdzieś. Ktoś tam sobie nabije i jest okej. Okay. Nie. Tylko na żywo, jak kurde driftujemy obok siebie, jak się spychamy, żeby ktoś się nie nabił punktów. O yeah, to może być to. O, to by było fajne. No i dobra, wbijamy sobie do poczekalni. Zobaczymy, co będziemy dzisiaj jeździć. W ogóle, czy zostały dodane jakieś nowe zawody? Tak się zastanawiam, ale chyba nie. Nie było nic napisane o tym w newsach. Ale wow! Ilu graczy teraz jest? Kurde, mam nadzieję, że mnie nie wywali. Ale no, kurde, wszystko się może zdarzyć. Dobra, uliczne rzeczy. Samochody, pojazdy, monstery. Ducati, monstery. No nie wiem, wezmę sobie chyba monstera, no. Ile mam jeszcze czas? 10 sekund. Ui. Fastback. I Skyline. A nie, wszyscy biorą Skyline, a ja biorę sobie Ducati Monstera. O, i tak sobie zrobię. No, a oni niech jeżdżą tymi swoimi crossami, jakimiś Skyline'ami. Nie, ja biorę Ducati Monstera i wygram to. Muszę to wygrać. Nie, no niekoniecznie to wygram. Na zakrętach jednak lepszy jest Skyline, bo może tak driftem lekko wejść i na wysokich obrotach wyjść z tego zakrętu i wtedy się ma dosyć dużą prędkość. Także to jest moim zdaniem fajna opcja. Tu mamy dużo, dużo nierówności. Jesteśmy chyba w San Francisco. Wow. No i startuje Lucek z ostatniej pozycji. Dziękuję, gra. Zajebiście. Dobra. Go. Dobra, Skyline'y poszły do przodu, one mają naprawdę świetną trakcję i nas tutaj rozwalą na starcie, ale ja nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Postaram się złapać czyjś strumień. O nie, o nie. Mamy włączone kolizje. Trzeba uważać. O nie, jednak nie, wyłączone. To czemu? Ja miałem wrażenie, że oni się między sobą spychają. Dobra, trzymamy się w tej... Byłem przed chwilą we wnętrzu jakiegoś Skyline'a. Nieźle. Ale tylko ja mam chyba Ducati Monstera. Specjalnie go wziąłem, bo ja nie lubię jeździć tym, czym jeżdżą wszyscy. Taki jestem. Tak bym wziął Skyline'a i bym może nawet lepiej pojechał, może gorzej, nie wiem. Ale tutaj jest sporo takich zakrętów, a te motocykle naprawdę świetnie się rozpędzają, świetnie przyspieszają. Na pewno lepiej niż Skyline. Skyline z większą prędkością może pokonywać zakręty, to na pewno. Ale no, jeśli przychodzi do właśnie szybszego takiego rozpędzania i wyjścia z zakrętu z wyższą prędkością? Kurde, co ja gram głupoty jakieś. Nie, no ale zobaczcie, że na zakrętach, kurde, zostawiłem te wszystkie Skyline'y i zresztą też inne motocykle z tyłu. Okej, jest tu parę schopek, trzeba już hamować. Ojojoj, dobra, jakoś się z tego udało się wydostać. Myku, myk. I gonimy tego z przodu gościa. Jakiś dok jest. Kurde, no. Wydaje się, że te samochody raz są lepsze na zakrętach, raz gorsze. To zależy chyba od zakrętu. Nie wiem. Ale motocykl spisuje się tu świetnie, a przynajmniej mój Ducati Monster. Doganiam chyba tego typa z przodu. Powoli. Zostało jeszcze parę bramek, także mam szansę go dogonić. Nie wiem, w czym Ducati jest lepszy czy gorszy od tego Crossa, ale naprawdę mam wrażenie, że ja go doganiam odrobinkę w niektórych miejscach. To też jest kwestia. Jeden koleś, ale mnie to wkurza. Znaczy, nie wkurza, mam to w dupie, ale irytuje mnie takie coś. Koleś ma wysoką rangę, to specjalnie wychodzi z wyścigu, żeby nie stracić rangi, bo jest ostatni, bo jest do dupy. I tak sobie ludzie nabijają tą rangę. Ja nie wiem, chyba za to więcej kasy jest czy coś, ale to bez sensu, moim zdaniem. Ja wolę mieć mniej kasy i stracić rangę jakąś taką do dupy mieć, niż jakbym miał mieć taką rangę sztuczną, no. Ech. Sztucznie nabitą, dosłownie. To jest takie, to jest oszukiwanie, no. Ale to nie moja sprawa, no. Każdy gra jak chce, tak?
byle on mi żaden sposób tam zabawy nie popsuł tym, że wyszedł. Jedynie okazał się frajerem i tyle. W trzeciej lidze srebrnej jest. Niech sobie będzie, Boże. A nie da się podnieść koła na koniec, szkoda. No druga pozycja, pierwszy wyścig PvP, nie tak źle. Lucek jest zadowolony, można powiedzieć. O, tam ta konkurencja była zaraz za mną z tego co widzę, bo ukończyli szybciusio. A właśnie, pod komentarzach, kurde, pod filmem w komentarzach, pod ostatnim odcinkiem właśnie z The Crew, ktoś pisał o takim jednym... Kurde, jak koleś trzymał tablet, czy to gazeta była? News tak rękę miał i tutaj taka kartka i taki dziejczyc. No ja rozumiem, no to nie jest GTA, tak? Ale no, z drugiej strony to było dziwne. Dobra, wracając do tematu, ktoś pisał... O, znowu 50 poziom, nieźle. Ktoś pisał o tym, że w The Crew, gdy się jedzie po całym świecie, no to tak leciutko szarpie grę. I to nie jest spowodowane tym, że ma słaby komputer, czy że gra ma mało FPS-ów, ale tak delikatnie tak szarpie tą grę i to widać, nie? Szarpie tą płynność. I nie spadają jakoś specjalnie wtedy FPS-y, tylko tak spada, tak coś się dzieje, coś szarpie. No, nikt nie wie, co się dzieje, a to się po prostu doczytuje teren. I podczas tego doczytywania no, są takie lekkie szarpnięcia i to powoduje, że trochę niekomfortowo się gra, krótko mówiąc. Ja też to mam i chyba ma to każdy. No, to lepiej działa chyba na tych wyścigach, bo te wyścigi zdaje się, że się doczytują od razu całe. Ja bym chętnie pograł jakimiś samochodami torowymi, ale w miejscu, nie na torze. Zwariowana wspinaczka, bez kolizji z ruchem ulicznym. Ja sobie takie coś wybieram. No właśnie, przed chwilą widzieliście tutaj, o. Możemy niby wybrać te klasy ekstremalnego tuningu. Drift, Monster, Drag, ale... One są niepodświetlone i nie mogę ich sobie tutaj wybrać, tak? No, także o to mi chodziło właśnie wtedy. No dziwne trochę. Dobra, zobaczymy, czym oni tutaj... Tak, no tutaj KTM, tutaj znowu... A, jakieś inne chyba rzeczy ma, no. Nie, to po prostu inny kolor jest, dlatego tak mi się wydaje. Chodziło mi o tuning. Został tylko... No, dwa Skyline'y zostały. Dziwnie wyglądają te poszerzone koła z przodu, tak poza tymi... błotnikami. Ja nigdy na to nie zwróciłem uwagi w Skyline, ale rzeczywiście trochę wystaje i wygląda to nieestetycznie. Ach, kurde. No dobra, to jest też bardzo fajny tryb. Lubię go. No i tutaj właśnie nie wiem, co wybrać. A, weźmy coś... O, kurde, ale słaby tuning. A, shit. Nie, dobra, biorę Skyline'a. Ktoś wziął motocykl. No, albo nie, wezmę sobie Mustanga. A co, zaszalejmy. Mustangiem też się fajnie jeździ, wbrew pozorom, jak dla mnie jest to bardzo przyczepny samochód. Tak mi się nim fajnie jeździ nawet. No. Zobaczymy, jak spiszą się tu motocykle. Motocykle mają taką przewagę, że są małe, więc ciężko będzie... Więc w sumie ciężko będzie ich wypchać z tej strefy, gdzie się zdobywa punkty. Tak myślę. Ale z drugiej strony, wchodząc tak bokiem w tą strefę, możemy zepchnąć kilka motocykli naraz, tak myślę. Zobaczymy, jak to wygląda. Ale Mustang fajnie wygląda. Myślałem, że to jest ten brzydki Mustang, który mi się nie podoba. A to jest ten fajny Mustang, który mi się podoba. O kurde, ale pędzą. No to chyba przerypałem to, ale to nieważne. Ha! Oni mnie nie mogą zepchnąć stąd. Ale ja już ich mogę. Tada! No dobra, zobaczmy. Tutaj jedziemy. Właśnie, tu warto sobie mapkę powiększyć. To bardzo pomaga w tym trybie. Bardzo. Jak bardzo, bardzo, no. O, kurde! Widzieliście? Mi się prawie nic nie stało i wywaliło. Hejka! Nara. Hehehe. Także, wow, no. Motocykle nie mają ze mną szans. Zobaczcie, nie mogą mnie wypchać. Gdyby tak mocno uderzył mnie... kurde. Gdyby tak mocno uderzył mnie samochód... No to chyba, o kurde, gdzie ja pojechałem? Shit. No to miałbym problem, no to bym na pewno poleciał w kosmos. Ale źle pojechałem teraz, myślałem, że tutaj trzeba skręcić. Aktywowano strefę, no dobra, skoro i tak już tutaj punktów się nie zdobędzie, ale już nie ma co tu nawet jechać w tym rzecz. Normalnie jak gra w kręgle. Ojej, źle pojechałem, cholera.
dobra. Gaz, gaz, no kurde. Aż ty! Nie ma, nie ma! Ale go zepchałem. Także widzicie, no jednak jest pewna zaleta samochodu. No dobra, jedziemy tu. Gdzie? Jedź na trawę. Spadł. A czy spadł, wpadł. What the fuck, gdzie oni jadą? Ej, fajnie się ramuje te motocykle, no tylko one są szybsze, lepiej przyspieszają niestety. I poleciał. Także no, samochód jest w pewnym tutaj aspekcie lepszy. No zobaczcie, oni nie mają szans mnie zepchać, a nie ma mowy na to. Ja jestem za ciężki. Powinno być w ogóle tak, że jak ja ich uderzam, to oni spadają z tych motocykli w cholerę. Dogoni mnie czy nie? No tak, mam mój strumień, cholera. Dobra, mam 100 punktów więcej. I kręgle! Woo! Nara, koleżko! No dobra, gdzie teraz? Za nami. Tutaj. Łap jego strumień! W ogóle, czy tutaj działa strumień, czy nie? Okej, okay, tamten wyleciał. Zdobył te 100 punktów, ale poleciał. Gdzie teraz? Zobaczcie, on mnie nie może, próbuje tam pali kapcie, ale no nie może mnie zepchać. O, tamten był szybki. Tym razem pojechał ładnie. Gdzie on torami chciał tutaj, jak ja wtedy? Nie, tory się nie opłacają. O, nie zdobędę tutaj może dużej ilości punktów, ale patrzcie na to. Kurde, prawie go zepchałem. Mogę taką blokadę utworzyć dosłownie. Ojej, źle pojechałem znowu. Ale to jest mega frajda, no oni nic nie mogą zrobić. Zupełnie jakbym jechał jakimś czołgiem czy czymś. Zobaczymy, zabawimy się znowu w kręgle. No, halo, halo. Oh yeah, na tym to polega. Dobra, gaz, 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 gaz. Gdzie ja tu mnie chcę wyprzedzać? Jeszcze nie chcę. Ale skusiłem! No kurde, myślałem, że będzie chciał mnie wewnętrzny brać. Aż, kuźwa. No dobra, to znowu zabawimy się w kręgle. Hejka! Dobra, gdzie teraz? Tutaj. Okej, okay. Trzeba będzie tam skręcić w jedną uliczkę, może być ciężko. Już się odpowiednio ustawię. Tutaj. Tu będzie najbardziej chyba korzystnie. Nie, dupa. Więcej skręcania chyba. Nie, dobrze pojechałem. Chyba najlepiej. Whee! Jest 100 więcej punktów. Ekstra. Nara, koleżko! O, mnie nie zepchacie! O nie! No dobra, drugiego miejsca nie będę miał, ale poszło naprawdę bardzo fajnie, moim zdaniem. Tak sobie w sumie teraz pomyślałem, bo patrzę na mapkę i patrzę na te misje fabularne i niektóre z tych misji fabularnych nie mam nawet złotego medalu i pomyślałem, że fajnie by było je porobić na platynkę. Nie będzie za to dużo kasy. No ale sama satysfakcja, że coś tam porobię. No i pojadę sobie Pagani Wairą. Teraz myk. Oh yeah. Pięknie. Czy można tutaj jakieś części zdobyć? Raczej nie. Bo tutaj widzieliśmy, że takie sobie. Dobra, możemy to pominąć. Udaj się do punktu dostawy. Yeah. Pagani. Okej, okay, musimy szybko zaliczać te punkty, to będzie raczej łatwe dla tego poziomu samochodu. No ale zaliczyć wszystko na platynkę, wszystkie te zadania, misje nie frakcyjne, tylko fabularne, chciałbym. Dlatego można się też w to pobawić. Okej, okay, zdaje się, że będziemy trochę tutaj w górę jechać za moment. Ale zobaczymy. W ogóle myślałem, że te dwa samoloty tam po lewej się zaraz zderzą ze sobą, ale no w dekru raczej to niemożliwe, prędzej by się przeniknęły, no. No dobra, tak jak myślałem, chyba z Las Vegas wyjeżdżamy, no i tu będzie trochę kręto, ale to jest fajne, szkoda, że właściwie można to robić z ekipą, no, także spoko.
przypomniało mi się, tylko ja nie mam ekipy, ja nie mam znajomych, nikt mnie nie lubi. Nie, ja pomyślałem tak sobie, że muszę też znaleźć jakąś taką ekipę, jak w GTA, tutaj do The Crew, jakąś taką zmontować fajną i będziemy sobie wtedy jeździć, umawiać się na konkretne jakieś meetupy i śmigać sobie razem. To by było naprawdę bardzo fajne. W GTA to super funkcjonuje, chociaż no, w GTA mam taką wygodę, że nie muszę nic organizować, bo przeważnie zawsze ktoś z ekipy jest. A no tutaj niby też tworzy się tą ekipę, jak sama nazwa gry wskazuje, tylko że no 4 osoby, a tam w każdej chwili możesz dobić sobie do znajomego albo no, po prostu do członka ekipy i praktycznie za każdym razem, mimo że tych członków ekipy mam 18, to przeważnie te osoby są bardzo aktywne w grze i one sobie grają tam online, nie? Więc nie ma problemu z tym jakby, żeby się razem bawić. No teraz chyba będę musiał się przesiąść do tego samochodu. No dobra. No właśnie, i teraz dopiero zacznie się zabawa. Bo musimy to wszystko pozbierać. I ja chyba z tym miałem problem najmocniej. Jedziemy w Chevrolecie Silverado. Też sobie zrobiłem tę opcję, znaczy ten samochód na opcję właśnie rajdową, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Bardziej mi się podoba ten samochód jako monster. On jest strasznie długi, ja już to mówiłem przy okazji właśnie na tym odcinku. Polecam zobaczyć w ogóle, jak sobie przerobiłem ten samochód na monstera. No, wygląda bosko. Ojej, ojej. Zajczyłem? He! Jakimś cudem rozwaliłem tamten ładunek. To ciekawe? Nie mam pytań. What the fuck? Aha, okej. Okay. Myślałem, że te punkty spadają z nieba, ale na szczęście nie. Okej, okay, pykło. Ja tutaj nie używam nitra, ale wow. Jednak można używać nitra, okej. Okay. Myk, myk. Tam jakiś śmigłowiec lata, chyba mnie obserwuje tu. 2 minuty pozostałe. Tu chyba im więcej, tym lepiej. I tym lepiej. To się większy, lepszy medal dostanie. Boże, jak mi się dzisiaj język plącze. Sorry za to, ale jestem trochę zmęczony. Dzisiaj dużo pracy miałem w pracy i wróciłem taki styrany. Położyłem się spać na chwilę i no, po takim dłuższym śnie też jesteś taki jakiś zmulony, ospały, takie, wszystko jest głupie. Dobra, jak najwięcej tych ładunków trzeba zebrać. Myku, myk. Ojej, wszystko zaliczone. No na razie idzie bardzo dobrze, ale muszę przyznać, że te punkty są, no, te skrzynki bardzo fajnie rozmieszczone, bardzo wygodnie i nie zaliczyłem. Bardzo wygodnie przeważnie są rozmieszczone, więc nie ma z tym problemu, aby je rozwalić, tak, ale są też chyba takie misje nawet frakcyjne, gdzie musimy zbierać te skrzynki i tam wtedy no, jest taka pełna dowolność. A tutaj w miarę po trasie są rozmieszczone te rzeczy i jest spoko. Okej. Dobra. Musimy ogólnie zebrać 80 spośród 100. Na razie chyba tylko jednej nie zebrałem. O, tutaj można by było shit. Tak ładnie ślizgiem wejść, no ale nie pykło. Dobra, tutaj robimy takiego zawijasa. Okay, to zbieranie jest takie dziwne, ja nie wiem co oni chcą uzyskać przez to rozwalanie tych skrzynek. Przecież ani one się tak mocno nie rozwalają, ani nic, nie wiem. Patrząc pod kątem takim rzeczywistym, no ale to jest gra, tutaj chodzi o to, aby się dobrze bawić, tak? I zaliczone. Także nie musiałem nawet tych 100 eliminować. Po prostu 80 i tyle. Son of a bitch. Son of a bitch. Oh yeah, czyli będziemy go jeszcze ścigać. Spoko. On ma samochód offroadowy, ja mam rajdówkę. Mój jest znacznie lepszy na te offroady niż tamten. Bo tamten jest bardziej na takie drogi shooterowe, udeptane dosyć dobrze. Trochę tam wertepów, ale zdecydowanie nie na takie coś jak tutaj. No ale ponieważ to jest gra, ten facet jest na pewno skryptowany, także no, muszę za nim podążać, nie mam go eliminować. Trochę szkoda, chciałbym go tam trochę pospychać.
gnojka. Tak, chyba... Ło! Co to było? 11 sekund i muszę złapać się w tym okręgu. Dobra, jestem, ale to było dziwne. Przeważnie w The Crew te samochody jakoś tak odskakują od tych trafików, jak się uderzy. Nawet centralnie. No ale dobra. Okej, spoko. Damy sobie chyba radę. Będzie trochę trudniej. Nitra już nie... No szybko nitra się skończyło. No na asfalcie raczej on będzie lepszy, bo prawdopodobnie ma opony z płytszym bieżnikiem. I dzięki temu ma lepszą trakcję. O kurde, ale mi ucieka. Nie można sobie tutaj skracać, bo nie ma jak. A, chyba, że tu. Gazu, 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 gazu. Kurde, ale na prostych jest dobry, sukinkot. Mogę go nie złapać! Fucking shit! Fucking shit! Aaa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 
fragment. Shit! Ale zdenerwowałem się, więc nie mogę. Nie no, kasy mam mało, bo muszę wam się przyznać, ja mało wchodzę do tej gry ostatnio. No a to ze względu na to, że też się tutaj gra samemu. No jak się gra samemu, to no, tak nudno jest po jakimś czasie, no. Ja jeszcze chciałbym podblokowywać sobie te wszystkie samochody, pokupować je i potuningować. Na pewno mają jakieś tam fajne opcje tuningowe. To zdecydowanie. No i właśnie nie do końca wiem, jak możecie to mi wytłumaczyć, na czym polega ten submit. Znaczy, wiem, że trzeba robić najpierw przygotowanie jakieś, tak? Wyzwanie, wiecie, muszę tu wyzwania zrobić i wyczyny. Wygrane wyzwania w jeździe swobodnej, albo wyczyny muszę zrobić i wtedy mi się to odblokuje. Open Country. To myślę, że zrobimy sobie w następnym odcinku. Już wiem, o co w tym chodzi. Sam się dowiedziałem, także... No na szczęście jest to tutaj fajnie przekazane, wytłumaczone, dosyć oczywiste jest to, jak mamy odblokować przygotowanie do submitu. Wystarczy, że zrobimy pewne tam czynności, jak teraz były tam napisane i tyle. Ja jestem tak ciekawy, trochę jeżdżę tą Pagani Huayra. Jestem ciekawy, ile ona się już zniszczyła. No niewiele, to nie ma co naprawiać. Jeszcze ten pierwszy pasek nawet nie zjechał, więc okej. No, moi drodzy, bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Przede wszystkim, jeśli chcesz, aby było więcej takich odcinków, a ja to później widzę, kto gdzie zasubskrybował jaki filmik. Jeśli chcesz więcej odcinków z tej serii, koniecznie zasubskrybuj mój kanał. I nie przegap następnych odcinków. Trzymaj się. Na razie. Pa, pa. Do końca pasuje. Ale z drugiej strony jest to taka dodatkowa opcja i też jakoś ten Mercedes fajnie z tym wygląda. Także piszcie w komentarzach co do tych opcji. Kurde, ktoś mi to zasłonił. Co do tych... Ojej. Zobaczcie na teksturę. Tekstura brudnej nawierzchni, no nie? Trochę się tutaj wtapia dziwnie. W każdym razie auto jest kozackie. No moim zdaniem